No to niech teraz słowo stanie się ciałem. Zapraszam wszystkich do przecięcia wstęgi i do wspólnego oficjalnego otwarcia regałów. Tym samym druga edycja Kultury na Widoku oficjalnie otwarta. Ani się obejrzeliśmy, a to już druga edycja. To oznacza, że rok temu byliśmy tutaj ostatnio. Strasznie szybko czas leci. Ale też kultura zasuwa do przodu, bo przecież to, ile się wydaje książek, filmów i płyt obecnie, to jest wręcz niewiarygodne. Myślę, że ciągle w powszechnej świadomości nie doceniamy tego, na jakim zakręcie ekonomicznym kultura stanęła. Jak kryzys w branży muzycznej spowodowany, moim zdaniem, po tego momentu chyba nikt nie zauważył, ja go doskonale pamiętam z własnego doświadczenia, jak zobaczyłem pierwszą kopiarkę kompaktową. I wtedy było to tylko wyczynowe, nowoczesne urządzenie. A to było coś, co spowodowało pewną lawinę, po której branża muzyczna zaczęła po prostu kwiczeć. Uwielbiam imprezy, takie kiedy wypływa z głowy, nie ma żadnej płyty w formacie plastikowego opakowania, tylko wszyscy YouTube'ują, że tak powiem, z głowy wszystko, co tam im przyjdzie do głowy. I to są w sumie najlepsze imprezy. Ale wiesz, ja kupuję płyty oryginalne. W sumie jako pracownik radiowy też i jako słuchacz, że tak powiem, samochodowy, kupuję płyty legalne. Źródła cyfrowe przydają mi się często jako źródło inspiracji i właśnie na imprezy. Ja się często spotykam z takim argumentem, że ktoś mówi, ale jak mam kupić legalnie, albo że przecież kupuję legalnie. W ostatnim czasie w Polsce ponad połowa osób ściągnęła jakąś muzykę, jakieś książki, jakieś płyty, myśląc, że robią to legalnie, korzystając z nielegalnych źródeł. I po to jest ta akcja Kultura na Widoku, że my, w sensie artyści i też legalna kultura, która jest odpowiedzialna za akcję Kultura na Widoku, wychodzi do ludzi. I też jakby to, co mi się bardzo podoba w tej akcji, to to, że albo można te źródła pozyskać legalnie, kompletnie za darmo, albo bardzo po promocyjnej cenie i te filmy przez najbliższych 5 miesięcy nigdzie nie będą taniej. Już po raz drugi bierzesz udział w Kulturze na Widoku, włączasz się czynnie w promocję tego projektu. Dlaczego tak ważne jest korzystanie dzisiaj z legalnych źródeł w sieci? Dlatego jest ważne, bo nielegalne źródła w sieci są ciągle łatwiej dostępne. Mam takie wrażenie, że coraz częściej ludzie mówią, jak ja pytam się ich, dlaczego, moi znajomi, dlaczego ściągacie nielegalnie jakiś tam film czy jakiś tam serial, to nie mówią mi dlatego, że to w ogóle jest drogie, chociaż ciągle takie głosy są, ale mówią mi dlatego, że nie mogę ściągnąć tego legalnie, bo to jest niedostępne, a nielegalnie jest dostępne, albo łatwiej dostępne, a ja nie mam czasu, więc klikam nielegalnie. To pod jaki adres odsyłasz tych znajomych, którzy szukają czegoś w sieci? www.legalnakultura.pl i teraz www.kulturanawidoku.pl.